Siemanko widzowie, witam was w pierwszym odcinku z Norwegii. Właśnie znajduję się w Krakowie na lotnisku. No i czekam na odprawa i lecimy do Krzysia i do ekipy do Norwegii na rybki spod lodu. Szczupaki, okunie, pstrągi, zawody podlodowe. Krzysio mu opowie, bo będzie robił bazę wędkarską w Norwegii. Także czekam na odprawa, lecimy samolotem, słuchajcie, i zapraszam was na film. Niestety na chwilę obecną mam do was te złe wiadomości, mianowicie taki, że miałem przylecieć do Norwegii na 9 dni, przyleciałem, ale 9 dni miało być łowione ryby spod lodu. No i co, przed wylotem, słuchajcie, robiłem w Polsce test na koronawirusa, zrobiłem go, mam go, że go mam negatywny, wszystko fajnie, Jerzek zaszczepiony, certyfikat tutaj nikogo nie obchodził. Przyleciałeś nawet ten test, żadnego tu nie obchodził, bo robili nowe na lotnisku. No i zrobili mi test i wyszło Jerzek zakażony. Potem je przyniósł kawałek dali. No i zrobili mi drugi test. Minęła nocka, bo o 19 wczoraj mi zrobili drugi test i na wynik czekam albo 24 godziny, albo 72 godziny na ten wynik by czekał. No i po prostu deportowali mnie na izolatka do hotelu, jak też większość innych ludzi, co przyleciało. No i teraz co się dowiedział, przed chwilą do mnie dzwoniła pani z sanepidu chyba norweskiego, niestety po angielsku, że się z nią zbytnio nie dogodał, bo ona mało po angielsku godała. Ja też mam tak powiem średnio po angielsku, ale się okazało, że czesko coś tam po czesku umiała i jakoś my się tam dogodali. No i co, że się dowiedział? Dowiedziałem się, że jak mi przyjdzie wynik testu negatywny tego drugiego, to po prostu mogę brać walizki, wędki i lecimy na lot od razu. A jak mi przyjdzie test, wynik tego testu pozytywny, czyli że mam koronawirusa, to po prostu w czwartek o godzinie 17, co jest bardzo śmieszne, mogę wyleć i też i stąd. Czyli w czwartek o godzinie 17 już koronawirusa nie będę miał w ciele. Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie, naprawdę. Także tyle z tych takich najnowszych informacji, bo powiem, no Jerzek trochę zawiedziony, ale tak czy siak 3 dni chytania na pewno będę miał, skoro tak powiedziała, że tak będzie. No mamy sobota, wczoraj przyleciał tak jak godą przed godziną 17 na lotnisku, że był 2 godziny trwało wszystkie te testy, potem je tu przywiózli. No i do teraz czekam, myślę, że tego wyniku nie będzie w poniedziałek dopiero, bo jak ten wynik będzie w poniedziałek, to normalnie będzie masakra. I jak będzie pozytywny, to tak, że godo, że w czwartek dopiero by tam mógł wyleć o godzinie 17, no. Także sami se odpowiedzcie na to, co słyszycie, nie, że o 17 godzinie we czwartek ja już koronawirusa, ja by go miał, to go w ciele nie by miał. Bez żadnego dodatkowego testu, także się dowiedział. No i co, chciałbym teraz pokazać, co że przygotował tu na ten wypad. Wędki, jak i nawet pokorzał wam puchar, bo w planach, nie wiem, czy zdążymy teraz, jakby tak wylos we czwartek. W planach jest zrobienie zawodów podlodowych, szczupakowych. No i prezentuję wam przynęty, wędki jakie mam porobione, także już wam wszystko pokazuję. Słuchajcie, co do przynęt podlodowych, spinningowych, pokupiłem różne cykady, blaszki podlodowe, zobaczcie, balansówka, tu jeszcze mam z wirującym ogonkiem, różne blaszki. Co do mormyszek, to mam kajaki rodzaj większe, mniejsze, bo będziemy łowić na głębokich miejscach, bo powiem, dzisiaj jechali na ryby, to już łowią okunie po 40 cm koledzy i łowią ich po prostu na 12 metrach, jakże się dowiedział. Różne mormyszki sztuczne przynęte, mam sztuczną ochotkę, słuchajcie. No i co? Co jest ze mną w fotelu, bo ja tu jestem w pokoju, już wam pokazuję z mięsa. No myślę, że to wszystko przeżyje, bo mam czerwone robaki, paczki, rosówki, paczki. Tu mam zagazowane, żeby spały
białe, Pinka i tam na dole jeszcze w gazecie mam Jokersa i Ochotka. Niestety lodówki w pokoju nie mam. No i co, czym ja to tutaj na tym stoliku już jak padał właśnie kolegom, że jak mnie tutaj nie wypuszczą do poniedziałku, to dziennie na korytarzu będą mieli po 15 robaków puszczonych i będą kombinowali skąd im to chodzi, a na koniec im puszcza tako ta grubo rasowa i się skończy dzień dziecka. No co do wędek, to już on też pokazuje. Słuchajcie, co do wędek, jedna wędka z większym kowrotkiem, specjalnie zakupiono z kowrotkiem 4000 rozmiar. To nie, że taką małą wędkę i taki kowrotek, ale po prostu szczupaki tu biorą spod lodu po metr. Żyłka, tu mam 0,30 na wineto. Ja akurat u nich etają na zwykły ciężarek i rybka. Ja mam dany spławik, żeby wam to też fajnie nagrać. Na standardową mam spławik na przelocie. Oliwka, słuchajcie. I dalej idzie wolfram i tu będzie zapnęto kotwica, kiedy na razie nie zapinął. I na to pójdzie rybka. Wędka dosyć sztywno na rybka. Oby tak wybierało z kowrotka, jak będzie brani. To mam tutaj jedna wędka. Drugą wędka mam zrobiono na spinning, na kiwok. Tylko kiwok jeszcze potem będę montował. I mam zrobiono wędka. Lekki, cienki wolframik. I właśnie tutaj na to pójdą te różne przynęty spinningowe. W zamiarze mam łowić okunia, pstrąga, szczupaka. No i może jakieś płotki, słuchajcie. Mieliśmy też jechać na nocka, na lot, co licza, że nam się to uda zrobić, że namiot po prostu ma Krzysio, bo Krzysio tutaj będzie robił bazę wędkarską, ja tu do niego przyleciał. Także też myślę, że uda mi się potem skamerować we filmie, on wszystko też opowie, bo i bez lata tutaj będzie szło przyjadna ryby do niego na łódkach pochytać, na trolling, na szczupaki, na wszystko, trocie fajne, wielkie chytali. No i co? Słuchajcie, no. Jeszcze jedna wędka mam, to mam wędka zrobiono na chwilę obecną na rosówka, czyli mam wielki choczyk dany i tylko zwykłą oliwka, kiedy będę spuszczał na grunt, albo po prostu potem ta wędka będę przerabiał na mormyszka i będziemy chytali na mormyszka, tak jak wam pokazywał. Także tyle co do sprzętu, no i czekam na ten wynik tego testu. Jeszcze mam ze sobą, słuchajcie, krew suszono do zanęty, żeby zwabić rybki. No i tak jak wspominał, no Krzysio mnie tutaj zaprosił, będzie robił bazę wędkarską. Bez zima do niego pójdzie jeździć na lód, na podlodowe wędkowanie, a na prądach chytają wielkie ryby. No a bez lato, jak ktoś będzie chciał przyjechać, to po prostu będzie miał łódki, wszystko i będzie tutaj ludzi oprowadzał, bo już tutaj dość trochę czasu mieszko i ma już te jeziora tutaj opanowane, bo ja tutaj przyjął na jeziora, nie na morze, na dorsze. Takie ryby to mnie nie interesują na chwilę obecną. No i zobaczymy co będzie dalej. Taki, słuchajcie, mam przygotowany puchar takiego szczupaka. Jak nam się uda zrobić te zawody, myślę, że jak najprędzej mnie stąd wypuszczą, kurde, bo pochytałbym już, przyjechał tu z takim nastawieniem, że te ryby będziemy dziennie chytać. No i na chwilę obecną siedzę zamknięty w fotelu, przed dwierze dowają jedzeni, zapukają na dwierze, jedzeni odbierą i tak to, słuchajcie, wygląda. Jerzek po prostu jak we więzieniu. Tak jak go do Jerzek zaszczepiony, test na koronawirusa miał jak robiony w Polsce. Jeszcze przed wyjazdem zapłaciłem za niego, oczywiście 140 zł. No i do pewności, żeby zrobić, bo wiedziałem, że jak tutaj przyjada, że na lotnisku po prostu ten test też by dał wykonywany. Do pewności, że chcę w Polsce zrobić, miał go negatywny. No i czekam na ten wynik, słuchajcie, także taki krótki filmik. Dzień pierwszy z Norwegii, izolatka. No i co wam powiedzieć, czekam na jakieś info, bo synki chytają. Już mi posyłali takie zdjęcia okuni wielkich po 40 cm, także oni nie łowią. Ja już tu mam wędki w fotelu porobione. No i życzcie mi, żeby stąd jak najszybciej wylos. Także tyle na ten filmik dzisiaj. Pozdrowionka, czyńcie się.